wstaję o 5 rano, żeby zdążyć na 6:30 na łyżwy. Później jak kończymy trening, albo mam ślizgawkę, albo idę do domu, albo do szkoły. Mam 5-6 razy w tygodniu treningi. Mam na imię Nadia i mam 7 lat. Moją pasją jest łyżwiarstwo figurowe. Od 2 lat jeżdżę w klubie, który się nazywa AS Lublin. Nazywam się Monika Szymanek-Szewraska i jestem trenerem w klubie AS Lublin. Jednocześnie jestem mamą Nadii Szewraskiej. Nadia zaczęła w wieku 2 lat, kiedy poszliśmy razem z mężem i Nadią na ślizgawkę. Wypożyczyliśmy już nie wiedzieliśmy, że są w tak malutkim rozmiarze, ale jednak były. Tak jej się to spodobało i tak chodziliśmy raz, dwa razy na ślizgawkę w wieku 2 lat. Na początku nie chciałam za dużo, żeby jej nie przeforsować, ale jej się to tak podobało i tak chciała często chodzić na łyżwy, aż jej to teraz zostało. Jak nie ma lodu i zacznie się lato, wiosna, jesień, to jeżdżę na rolkach figurowych. Jak jeżdżę na łyżwach, czuję się bardzo fajnie. I lubię bardzo moje koleżanki, dlatego się tam też czuję dobrze. Lubię Helenę, Brygidę, Klarę, Marysię, Agatę, Maję, Julitkę, Aurelię, Ucję i inne jeszcze koleżanki. Mam bardzo dużo, także nie będę po kolei wymieniać. Mam bardzo dobre osiągnięcia na łyżwach i mam bardzo dużo medalów i pucharów. Nadia bardzo lubi jeździć na zawody. Zawsze pyta, ile ma konkurentek, z jakiej części kraju są, czy z północy, z południa. I zawsze pyta, szacuje, czy może zdobyć jakiś medal, czy nie. Na łyżwach oczywiście jest troszeczkę trudniej, ponieważ są bardzo dobre dziewczyny, które jeżdżą cały rok, 10 miesięcy, a Nadia jeździ tylko 5 miesięcy w roku. I niestety już na samym starcie przegrywamy. Ale mimo tego wszystkiego, że mamy tak krótki okres czasu, Nadia daje z siebie wszystko. I trenujemy też na rolkach figurowych i tak troszeczkę nadrabiamy tym, że nie mamy lodowiska. I Nadia na łyżwach zdobywa od 1 do 5 do 7 miejsca i nie zraża jej to, że jest na 7, na 6. Mówi, że na następnych zawodach to będzie więcej punktów i tego się trzyma. Na łyżwach największym jej osiągnięciem to ostatnie zawody, gdzie wszystkie elementy bardzo czysto wykonała technicznie i zdobyła około 13-14 punktów. Najtrudniejszy dla mnie jest aksel i bardzo trudne skoki. I piruety na przykład jak libella, siadany z podskokiem i inne piruety i skoki. Chciałabym powiedzieć, że nie jestem tylko jedynym trenerem Nadii, ponieważ często inni trenerzy z nią pracują. Jednym z takich trenerów jest pani Galina, która ma bardzo dobry wpływ na nią i dzięki pani Galinie Nadia naprawdę wchodzi na coraz wyższy poziom łyżwiarstwa figurowego. A pani Galina jest międzynarodowym trenerem i dużo daje do naszego klubu AS Lublin. Chciałabym jej za to bardzo serdecznie podziękować. Mieć mamę trenera to jest bardzo fajnie, bo i jest mamą podczas rozgrzewki, a później staje się trenerem jakiś trening, a później jak się skończy trening, znów jest mamą. W przyszłości będę chciała jeszcze jeździć na łyżwach. Chciałabym też uczyć innych.
zachęcam różne osoby do jazdy na łyżwach, no bo łyżwiarstwo figurowe i rolkarstwo figurowe to bardzo fajna rzecz.